Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Proszę państwa, zaobserwowałem rzecz ważną. Ten oczywiście bezwypadkowy. Tutaj pan Alik, jakby ważył 65 kg, zamontował sobie drążek do podciągania. I no, to było 15 lat temu, jak widać. O czym mówisz? Fordzik? W pakiecie S. Tutaj ma drzwi do wyrzucenia. No szybkiego to jak kurde ciężko mi ocenić. To ST pakiet. Taki nowy, 20, 19. Ale to jest, wiesz, żadna ciężka sprawa. No, wiem, drzwi do wyrzucenia, jedne, drugie. Jak dach jest i słupek prosty, a wygląda na piękny. Lampa nie strzela. Piękna wersja. W ogóle wyrzuciło, kurde. Tylko tu się w 15 nie zmieścimy. To za nowe chyba, wiesz? Nie. I za bardzo usportowiony. Recaro wyrwało dziurę. Ale Ford w dobrym kierunku idzie. Takie ładności. Ale Jaguar cały, a wywalona poduszka. No. No nic. Coś na prądzie, to za ciasne. Insignia, zobacz. Jaki drobiazg. Lampka, tył, zderzak. To jest naprawdę samo wchodzenie bez klucza. W automacie siedzonko grzane. Kierowniczka grzana. Musi mieć takie lampy jak te, żadnych innych nie pozwolę kupić. To jest piękne auto. Jak nam się ładna trafi. Cała to... Kurde, jestem krótkowidzem dla mnie, nie? Ja mam okulary, dlatego muszę Też masz? Też mam. A widziałem, jeźdź. Znaczy nie, daleko widzę. 8? Co my tu mamy? Jedna cyferka na samym dole. 17. 17. 17. No to 17. 17? Czasami jak końcówka roku. Aha, 17. 17 rok. Aha, czyli pierwszy rok produkcji. Kierownica z OPC jest, czyli taka może być... Rurka jest podwójna, nie ma OPC pakietu, tylko ładna kierownica. Sama parkuje, ładne kółko, bardzo przyjemne auto. A jeszcze jedno, powiedz mi. No. To chyba nie do ozdoby jest. No nie. Często on jest chowany, a ten akurat jest na sztywniaka. Szału nie ma z używaniem, jakiś taki jest niewyślizgany. Trudno później do mnie nie miewać, czy targał. No. Czy czepę z gruzem, czy raczej tylko rowery woził na weekend? Aha, ja zawsze sobie wmawiam, że rowery. Ma kolor. No szara, piękna. No o Boże, grafik. Ten też szary, nie chcesz? Zakochany jestem, obrazek. To jest auto, którego nie trzeba myć raz na tydzień. Chociaż ty jako zawodowy kierowca będziesz go pucował. Taka iśka kruda, jakby była. Piękna rzecz. Tylko, że 18 by się przydał. Rocznikiem, jak tu jest przebiegu 100 tysięcy, to. A to. No to wtedy... nie podlega żadnej, proszę pana, dyskusji. Ja też zawsze się jarałem rocznikiem, ale. Takie coś tu pierwszy raz widzę, tym bardziej, że. Dziury ma jakieś specjalistyczne. Jakaś uturbiona, czy co? No szału nie robi taka alfa w środku. Pani kończynka, czteronapędówka. Trzeba się nauczyć. Ale jak plastik rdzewieje? Nie, to jakieś nity. Zbajeżone. O! Taki z siedzeniami za 15 by się mógł przekwalifikować. Ładny. Się jeszcze szyby z boku. To całym się wytnie, deski kocem się owinie i taksówka na Kraków jak malowana. To i Mazda szóstka, nie? Ale kurde, tam kawałek szara? Dupy, no. Tak wygląda jak szóstka, no. Ale one kurde mają przeważnie 2-2 szynki. Niestety 2-2, albo 2-0 benzyna. I wtedy co, akcyza? Wtedy jest kłopot, to są ciężkie tysiące niestety. No taki w pakiecie? Nie, raczej nie, bo to na paliwo nie zarobi nikt. Nie zarobi na paliwo nikt.
jest tyle aut w ciągu tygodnia nowych, a jak już posypało śniegiem w grudniu, to tu było, nie dało się przejść zwyczajnie. Nie dało się przejść, bo co, no bo grubo było. Tu jest składowisko felg i opon. Idziemy badać tematy na dole.